Siema kanoncia, buziaczki dużo, gorąco, ty się dzieciaku weź trzymaj. Buziaczek. Prawdopodobnie kult właśnie tafli, czyli super sprasowanych, gładkich, lśniących, czarnych, prostych włosów. To już jest ten czas. Czas arbuziaczków. Zobaczcie, koniaku, osmaku arbuza i smakuje kropka w kropkę, jeden do jednego, jak arbuz. Nic oszukanego pycha. Tego jeszcze nie piłam. Zaraz będziemy próbować Tropicana. I dobra, test na żywo dla Was. Specjalnie pomrowiaczki. Pomrowiaczki. Czy to jest zdatne do picia, czy to nie jest zdatne do picia? No, to chlub, mój mały, piękny dziób. O kurwa. Ciocia, chcesz to wypić? Tak płacz, bo to jest straszne. To smakuje jak skisły arbuz. Nie, kuźwa. Jocia, mam dla Ciebie smakowitkę. A po śniadanku należyty desercik zajebisty. To jest już ten czas arbuziaczków. Mamy w brzuchu też czkać codziennie po kilka razy. Szalona. Dobra, tylko te mi flaki przeszkadzają, bo ja tu będę się... Popandorzać, jak puszka Pandory. Coś wiadomo, czy przesyłka już wróciła i tak dalej. Nie, moi drodzy, nic nie jest wiadomo. Pomału się otwierają dopiero jakieś tam restauracje. Niestety u nas jakby reakcja na koronawirusa była wolniejsza, przez co no nie wiemy niestety, kiedy to wróci. Obawiamy się, że może dopiero w lipcu albo sierpniu, co w ogóle po prostu mnie przeraża, bo biznes stoi, a Wam paczki stoją. No i tyle. I siedzimy. I jak w rejsie, nic się nie dzieje. Siedzimy. Dobra, słuchajcie, to jest peeling kawitacyjny, co nie? I jak mówię, nie muszę robić tego żadnej, wiecie, recenzji, że testuję to przez 300 milionów lat i wtedy robię filmy. Nie, ponieważ ja, proszę Państwa, już to mówiłam 10 tysięcy razy, testowałam to już, znaczy używałam to już w Polsce, używałam, miałam to i żelazko do twarzy. I jak to działa? Działa to na dwie, jak to się mówi, na dwa sposoby. No, na dwa sposoby, pokazuję trzy brawo, na dwa sposoby działa. Pierwsze jako peeling. Peeling, który możecie używać do tego płynu micelarnego, czy zwykłej jakiejś wody mineralnej i oczyszczacie, właśnie włączacie. Znaczy nie chcę tego włączać, bo zauważyłam, że te fale radiowe, które, bo on emituje takie fale radiowe, takie robi piu, 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 i dzięki temu właśnie pycha i oczyszcza dobrze skórę, ale niestety źle to działa z urządzeniami elektrycznymi, a co mam na myśli? Mam na myśli to, że iż ponieważ, bo ponieważ zakłóca to w ogóle dźwięk i nic nie słychać. Więc nie będę tego włączać, ale tutaj włącza się i się oczyszcza jakby o tą stroną, tą jakby szpachelką, tak, bo to wygląda jak taka szpachelka. No i się tak oczyszcza w tą stronę. Twarz, a później właśnie
się jakby wpycha, jak się nałoży właśnie jakiś serum, najlepiej serum, żeby to było właśnie coś lekkiego, albo właśnie paku, można po paku przejechać, później jeszcze dodać serum, jeszcze przejechać i co to robi? Ma drugą opcję jakby wpychania składników aktywnych głębiej w skórę, czekajcie, głębiej w skórę i dzięki temu po prostu składniki z naszych kosmetyków działają o wiele lepiej. Teraz, i czy to działa? To jest najważniejsze pewnie dla Was. Powiem tak, używałam tego w Polsce, na polskich kosmetykach i muszę powiedzieć, że dopiero pierwsze wyniki pozytywne, pierwsze jakieś naprawdę zauważalne różnice zauważyłam dopiero po ponad miesiącu. No, tak regularnie to używam może półtora tygodnia, dwa tygodnie, bo tak to od wielkiego dzwonu sobie to używałam, wiecie, z tą okaczką, no to... No, ale tak muszę powiedzieć, że moja skóra odżyła, ponieważ podczas ciąży musicie wiedzieć, ja nie wiem, czy zauważyliście, ja zauważyłam, to jest chyba najważniejsze, skóra mi się totalnie posypała i wielu z Was, wiem, że pisze do mnie, piszecie, jak pokonać trądzik, jak pokonać właśnie wypryski, taką nieidealną skórę i powiem Wam, że nasza, ja zawsze to powtarzam, słuchajcie, nie ma jakiegoś takiego remedium, które zadziała na większą ilość osób, ponieważ ja zawsze powtarzam to, że trądzik trądzikowi nierówny, wypryski wypryskom nie są równe i my, czy byśmy mieli skórę normalną, czy właśnie skłonną do wyprysków, czy bardzo suchą, czy tłustą, każda pielęgnacja, czy to włosów, czy to skóry, to jest taki, nazywałabym to kolumbizm, taki magellanizm wręcz, bo stajesz się takim Kolumbem, Magellanem swojej skóry, czy to włosów. Dziuś, mitte, hej, ja mi ci daję stajery. Do koga? Do kurę? Kaminoke? Co? Aaa, taśkani. Mononoke hime ni mo na, sona kanji datara. Mononoke... Ale Sengoku jidai to Czigał! Kole wa heian jidai kara. Kole wa sagegami? No i zobaczcie, poprawiła mi się. Nie ma tylu zaczerwień. Gdzieś tam jest jakaś po kropce, ale i tak jest lepiej, bo było gorzej. No a pipki są jak były, tak są. Pipko landymiowy. Tak! Tylko Dziudziuś. Nie, ore? Tak, ty, Dziudziuś. Co ty kakasz? Buziaczek. Na nie zależy, na ja, na to, jak łakary buziaczek ci oddaj? Poczekaj się, Dziu. Ale Dziu, ty buziaczek. Buziaczek. Jeszcze mogę. Takie rzeczy. Siema. Dzisiaj będziemy robić karage. Do karage potrzebujemy momo no niku. Momo no niku to jest no tori momo no niku. Czyli jak to się zwie? Podłudzie z kurczaka, mięso z podłudzia, więc musi być tłuszczek, musi być skórka, no. Patrzę, czy to już pocięte. Nie, to chyba jeszcze nie pocięte. Dobrze, my tniemy i tniemy to na takie, słuchajcie, no, tak, ciepło, no na tak dość duże kawałki. Jest jeszcze trochę zamrożone, ale to nic nie szkodzi, bo jeszcze będziemy marynować. No. Mniej więcej takie kawałki. Ja mam tutaj mieszankę, to jest dasi, znaczy, przepraszam, dasi, co ja mówię, to jest cyj pomieszany z
Mamy tutaj kumby pondzy. Pondzy, tak. Pondzy to jest shoyu, tutaj mamy kumby pondzy, czyli jeszcze jest wywar dashi z kumby, czyli to jest cała mieszanka, czyli to jest tak. Dashi z kumby, sos sojowy i sok z... tutaj widzę i z lemonki, i z yuzu. Tak. Więc to jest taka bardzo ciekawa sprawa. No i to sobie wrzucamy tutaj, żeby sobie się radośnie marynowało. Okej, okay, tak zostawiamy sobie, żeby się marynowało nawet kilka godzin, jak tam wolicie. No i będziemy to smażyć. Najważniejszym punktem jest to, żeby to było właśnie to mięso spod łudzia, bo tam jest i tłuszczek, i skórka, i mięsko. Najważniejsze jest ta skórka, bo ona się robi taka chrupka dobra, więc to jest cały sekret dobrego karage. No i teraz wsypujemy katakuriko, czyli mąkę ziemniaczaną. No i tak zostawiamy na jakiś czas, żeby to się wręcz, można powiedzieć, zapregnowało. No i gotowe. Dzień dobry, dzisiaj właśnie się uszykowałem i żem znowu, jak to prawilna stara babka Saćko, żem idę do przychodni, znaczy tutaj to wszystko i tak się nazywa biurończej szpitale, żeby usunąć mu taczka z ręki wreszcie. Tak. Tak, pan doktor bardzo miły powiedział mi takie słowo, ale niech się pani nie boi. Niech się pani nie boi, bo będzie znieczulenie. Ja na niego patrzę i mówię, panie, ja żem miesiąc temu dziecko urodziła na oksytocynie. Mnie już nic nie straszne. To się zaśmiał i takie okej. Tak? Jest dziewczynka, skład dziadka. A oto on, zoperowany pan Paluszek. Nic nie bolało, nic nie bolało, ale se gadałyśmy z tymi girlsami. No, pogadałyśmy sobie. I nawet pan sąsiad się pyta, ojejku, a co pani w palec się stało? Ja mówię, nic, właśnie wracam z tego, ze szpitala, bo mi wycięli pipkę. On mówi do mnie, ojej, to musiało boleć. Co rana idę? Nie. Co rana idę? Ucino mono ja. Nie. Pole go monaty nie. 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 Kole sobie ten. Nie. To jest Emi dzi. Nie. Kole Emi dzi dziunia no mono da jo. To jest. Na defucy na hasicka jo. Kiesinai. Dobra. To jest Genji Pai. To jest zo. To jest po prostu niebo, to są najlepsze ciastka na świecie. U nas w sklepie możecie dostać, jak będzie znowu otwarty, zapraszam chociaż spróbować raz w życiu, bo to jak to jest, jak to smakuje, to chyba z ciasta francuskiego jest zrobione, ale jest tak dobre, że... Girl! I co my tu mamy? Znowu, na to. To już chyba widzieliście. A tu mamy asari. Już nie siedzimy, ale asari. Miso no tam. De mo yuchan suki janai anmari. Asari wa. Ni wa suki de. De mo saiki ni mashita ne, osugi datta. Ni abe wa osugi yaro. Iya, ja tabete. Taberu no taihen ya, ikko zutsu are. Iya, ii yo. Ganbare. Tofu. Tofu mommen. Są dwa typy. Mommen jest twardszy. O, i to kupiłam. Zawsze się na nie czaiłam. I tutaj mamy pikantne sęby. Będziemy próbować. Girls, boys. Kwiatuszka kupiłam, słuchajcie, takie rzeczy. Mam nadzieję, że kobaje nie wyjdzie. Później jak go wypliknę z torebki, to wam go dokładnie pokażę i nazwijmy go. Mój ulubiony sęby. Najpierw się to tak jak z Oreo. Najpierw zlizujesz sosik, a później je dziamgasz. To, no to kombi. W ogóle super pasuje do miso, fajnie się ciągnie i zdrowe. A tu mamy zwykłe kombu do dashi. To się wiecznie kończy, wiecznie potrzeba. Koniak. No i znowu widzieliście już to. Bo ten mój książę marynowany. No, książę marynowany sobie do kawy. Do kawa. Wiocian kawa. Mhm. Mhm. Do kawy mój Jasi.
Gazowana? Kawa gazowana. Z kim? Kawa gazowana? Działa nądy? A, i kupiłam sobie witaminę C. Bo witamina C, słuchajcie, komorowiki, jeśli chcecie piękną skórę, jasną skórę, zdrową skórę, chcecie zdrową, jeśli macie skórę naczynkową, jeśli macie żylaki w dupie, jeśli macie żylaki na nogach, no to warto zawsze, w ogóle to jest dobre na zdrowotność, ale odlewów, nie odlewów, tylko tych wlewów odbytniczych z witamin C, to że weźcie się kuźwa nie róbcie chociaż na tego zbożsku i raka tym nie leczcie. A tu sobie kupiłam perfumy na szybko, to taki, no parfum, tak, taki parfum, no złap tego dziada. O, ale jeszcze mi się majta ten osmo, jakiś ty robisz dziwno, parfum i kremik dla dzidziuni na popalca i na ciałko, boję się trochę właśnie skincare nie wjedzie i ma takie łuszczące się skórki. No i coś jeszcze, a i bazuko sobie kupiłam takie, bo pani kazała mi doktor kupić i naklejać, no. No dzień dobry, jest już dziś. Dobra, co? Co Bambi? Nie. Co nie? No ale co nie? Dostam. Nie wiem. No i gasila najna. Nie to takie. Wy musicie wiedzieć, że ja umiem aż dwie polskie zupy. Rosół i kalafiorowa. Szaleństwo życia. Abu! No, potwierdziła nasza profesor. Dzień dobry, idziemy po garczek. Jest gorąco. Wziąłem swoją higasa. A tu ćwiczą. Tu mam ładne zielone. Na niego no to. Co to za darcie się? Dobra, idziemy po garczek i będzie fajnie. Piękności moje. Rzeczka też jest. Super. Ej, ja tu mieszkam kurde już 3 lata i ja nie wiedziałam, że tu mamy kapliczkę. Jak czasami dobrze pójść zupełnie inną drogą. Siema kanoncia, buziaczki, buziaczki dużo, gorąco, ty się dzieciaku weź trzymaj. Buziaczki tobie milionki. No, buziaczki, buziaczki, chłopco, trzymaj się, ty wiesz, że ja cię kocham. Ha, 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 ale sytuacja, idę sobie tutaj przed wejściem, idzie dziadzio. Lat może, ale dobre światło, może niedobre. I gdzie dziadzio lat? Prawie 80. Stanął, patrzy się na mnie. Patrzy, a ja do pana mówię. Hej. A on, nandemunai, nanka kirei dake omotta. Arigato. Zaśmiałam się i poszłam. Powiedział, to teraz na polski. Powiedział tak, a nic. Tylko pomyślałam, że jest pani bardzo piękna. O panie, w takim... Nie, w takim rosołku na dół. My przez tydzień będziemy jeść. Dobra, kupiłam. I zbijamy na chałupę. Patrzcie, Hanko. Świat, Hanko. Weź sobie swoje nazwisko i se pykaj po papierze. No dobra, niech będzie syf. No syf jest. Takie życie. Pokazuję wam pana garka. Wzięłam tego, bo on jest najbardziej kakoi. No tak, tak, to mokaczka, będziesz gotować dla mamusi. Dla tatusia. Już zaraz 2 miesiące, to już pora iść do pracy.
Koniec tego leżenia. O, girl, jaki zacny! Patrz, papusia, jaki garnek! Mukio! Dzia! Ramen z kurimasio? Aha! Ej, to było. To ma ta śmiecia, motte, motte. Dziecię ma. すごい実際はいあの何でもないです綺麗だけどこれ可愛いマジで可愛いそうでもすごい顔優しいすごいなんか可愛い moje dziecię ciągle gapi się tutaj i się do tego śmieje ja się pytam jaki okajek tam jest że ty się tak do niego chichrasz strasznie za każdym razem Tylko ten punkt na suficie. Ona się na niego gapi. Tu nic nie ma, nawet plamy nie ma. I się tam ciągle śmieje. I tak się chichra do siebie. Kto tam siedzi? Jaki jokajek tam siedzi? Powiedz mamusi. Mamusia też chce zobaczyć jokajka.